25 lat temu w Mielcu całe życie gospodarcze regionu skupiało się wokół miejscowych zakładów lotniczych, którym groziła upadłość. Wtedy zrealizowano nowatorski w Polsce projekt i powołano pierwszą specjalną strefę ekonomiczną. Dziś widzimy, jak dobra była to decyzja. Mielecka strefa przeszła gruntowną przemianę i po 25 latach specjalna strefa ekonomiczna Europark Mielec jest najbardziej zdywersyfikowana branżowo w Polsce. Zapewnia przedsiębiorcom nie tylko ulgi podatkowe, ale także zróżnicowaną ofertę inwestycyjną, infrastrukturę oraz dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Specjalna strefa ekonomiczna Europark Mielec to 25 lat dobrej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a samorządami. W tym czasie inwestorzy stworzyli ponad 40 tysięcy nowych miejsc pracy, zainwestowali ponad 11,5 miliarda złotych. Europark Mielec trwale odmienił oblicze regionu. Nie byłoby to możliwe bez współpracy wielu środowisk, w tym instytucji państwowych, przedsiębiorców oraz władz samorządowych. W specjalnej strefie ekonomicznej Europark Mielec udało się nie tylko ograniczyć bezrobocie, ale przede wszystkim stworzyć perspektywy rozwoju na kolejne lata. Dziś celem jest kontynuacja tej misji i dalsze tworzenie pozytywnych perspektyw dla przemysłu, pracowników i inwestorów. Chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie tej strefy, jak i w jej rozwój. W sposób szczególny chciałbym jednak podziękować tym przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się zainwestować w strefie mieleckiej, którzy dostrzegli potencjał Podkarpacia. Liczę, że dzięki współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu i jej wsparciu zechcecie Państwo rozwijać swój biznes dalej na Podkarpaciu i tworzyć kolejne miejsca pracy w tym fantastycznym miejscu.